Hammer's end is upon us. You have to go back. Sporo czasu posiedziałem przy Last Epoch. Chyba najbardziej mi ten Beastmaster podszedł, gdzie kurde tymi primalistami to grałem na kilka sposobów. Jeszcze w Early Accessie grałem druidem. W zasadzie tego Beastmastera poznałem, on jest niezniszczalny ten chłop. To co on wyprawia to jest rzeźnia, to nawet nie będę go brał teraz. Ta dziewczynka jest całkiem spoko, kosa, warlock, ale mi się popsuła, jednego questa nie mogę zrobić, nie mogę popchnąć gry do przodu, zacina mi się quest. Może potem sprawdzimy. Z magiem, magiem jest trudno. Może nie mam odpowiedniego sprzętu, może jeszcze nie mam odpowiedniej metody. Na razie magiem się męczę, trochę ginę. Paladyn też jest, tak, jest słabszy od Beastmastera, ale to też raczej kwestia sprzętu jest. Może sobie pogramy łuczniczką, to jest tak w okolicach 30 poziomu, to tak poprzednie postacie skończyłem w okolicy 30. To. I liczem też grałem, ale bardzo niewygodnie niektóre czary się używa na kontrolerze, więc sobie odpuściłem. Od tej postaci zacząłem w zasadzie, więc było rozczarowaniem. Na 19 poziomie się przekonałem, że nie wszystko działa tak jak powinno i odpuściłem. Więc zagrajmy sobie czajką, zobaczymy. To też jest... niszczy strasznie ta dziewczyna, straszliwie. Może kiedyś powrót do Skyrima, może jakieś mody, wątpię, ileż można wchodzić do tego. Wiesz, ja mam takie momenty, że chciałbym może pograć sobie w Skyrima, ale wiem, że to będzie tak, że odpalę, pogram godzinę i powiem, no nie, no to już widziałem tyle razy, to już nie. Ja miałem straszne szczęście do tej mojej łuczniczki, bo na trzecim poziomie znalazłem taki łuk i ten łuk mi służy do teraz, do 30 mi służył, jest straszliwy. Strasznie jest mocny, ale też znalazłem inny łuk tutaj. On jest na 36, więc podejrzewam, że będzie jeszcze silniejszy. Plus dodatkowo on ma jakieś takie modyfikatory do ataków ognistych, a ja używam ataku ognistego, więc będzie rzeźnia. A jeszcze po drodze znalazłem takie, plus 72% zwiększonych obrażeń od ognia. To sobie wezmę go od razu, ubiorę. Coś tu jeszcze znalazłem, takiego do ognistych rzeczy. Tu jest coś, ale to raczej dla maga. Fajne przedmioty poznajdywałem. Gdzieś tutaj, no zobaczymy. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ten wydaje się potężny, ten przedmiot. A tutaj jeszcze jest jakieś coś do... O Jezu, jakie to jest słabe, to trzeba to znaleźć, coś takiego. No, dobra. A propos Skyrima, jest szykowany nowy dodatek do modów Free, który dodaje ponad 60 godzin rozgrywki, więc będzie ciekawie. Mod będzie się nazywał Lordbound. O kurde. Ja może powinienem sięgnąć po te takie kontentowe dodatki. Ale jakoś tak nie jestem fanem. No dobra. Liczyłem na to, że wyjdę na pustynię już z państwem dzisiaj. Teoretycznie powinienem w okolicach 30 poziomu, ale... To co ta dziewczyna wyprawia, to jest szokujące. Strzela szybko, sokół rzuca tymi butelkami, poisonami. Nic tu nie żyje wystarczająco długo, żeby mi zrobić jakąkolwiek krzywdę. Jak państwo widzą. A to jest łuk, który znalazłem na trzecim poziomie. Ale nie będziemy narzekali, że to nie jest łatwo, tylko ja jestem taki dobry. Sokolniczka ma bardzo ciekawe synergie, bo ona ma umiejętność... Ona ma rzucanie butelek z truciznami z kilku umiejętności. Ten jej falcon, czyli sokół, może rzucać butelką. I czasami jak się strzela z łuku, to wypada butelka. Efekt jest taki, że można trenować na przykład butelkę z kwasem, a nie mieć jej na pasku. I ona się używa regularnie. I robi krzywdę wrogom. Czy się wybieram na Dune 2? Tak. No wiele wskazuje na to, że jest to science fiction wszechczasów, więc wypadałoby, no bo jestem fanem science fiction. Ale nie idę do multiplexa. Mamy w kinie w Koronie mamy taką salę, gdzie obraz jest wyświetlany na ścianach i na suficie także. I to mi się podoba, nawet bardziej od multiplexu. Człowiek też ma takie poczucie otoczenia przez film. Jest całkiem spoko. Ta dziewczyna tak wymiata, że to... Tylko, że ona ma trochę mało życia. Jak się gdzieś wpakuje w jakieś opały, to może być problem. Muszę nad tym popracować. Wszystko postawiłem na obrażenia. I to jest skuteczne, ale... Jest taki typowy, klasyczny glass cannon. Dune to tylko IMAX?
nieprawda. Ja to mam inne zapotrzebowania. Podejrzewam, żebym się doskonale bawił w na telewizorze u siebie. No wiadomo, że to jest inne doświadczenie. Nie no, IMAX robi robotę, no to na pewno. Ja byłem na tym... Black Adam chyba, Black Adam. I to średni film bardzo, ale oglądając ten średni film w IMAX-ie, to miałem wrażenie, że to jakieś jest niesamowite przeżycie. Bardzo mi się podobał ten film dzięki temu. Więc może rację, może powinienem do IMAX-a pójść. No, pewnie macie rację, pewnie. Tu nawet nie próbuję dyskutować. IMAX na pewno dostarcza. Szukasz Duny gry? Powiem ci, że fankom trafia bardzo dobrze w odpowiedni moment, bo oni robią survivala w Dunie. Chyba się po prostu Duna to nazywa. Czyli taki Conan Exiles, ale w Dunie. To może być fajne. A nie musi być, rzecz jasna, bo to fankom to oni tak różnie to z nimi bywa. RTS Duna? No, to super sprawa była. To chyba był pierwszy RTS w ogóle, ja nie wiem... Już nie pamiętam dokładnie teraz. Blizzardowi się chyba przypisuje pierwszeństwo, ale wydaje mi się, że Westwood Dune zrobiło najpierw i że to był pierwszy RTS. I potem dopiero Warcraft się pojawił. Myślicie, że ktoś narzeka na grafikę w tym? W Last Epoch? Może? No, wiesz, to chyba... My żeśmy z Borysem rozmawiali, Borys nie tyle narzekał, co mówił, że Diablo wygląda lepiej. 4. I jest lepiej zoptymalizowane. Chyba jest w tym dużo racji. A tutaj się liczy gameplay, to jest ten... Muszę przyznać, że granie w to strasznie mi się kojarzy z Vampire Survivors. Dobrze dobierzesz umiejętności, to naprawdę przechodzisz tak bardzo sprawnie. 75 level masz w Last Epochu? No ja mam, kurde, z 6 postaci na 30. Chyba najlepiej mi się gra Beastmasterem. Jakoś tak klasa jest bliska memu sercu. Zawsze lubiłem takie druidyczne rzeczy. Czy to jest lepsze niż Diablo? Jesus... Ile pytań było? Już jestem znużony, ale no to jest kwestia gustu, nie? Bardzo kwestia gustu. Moim zdaniem lepsze, ale... Jest wiele czynników takich, które jeszcze będą potem o tym decydowały. Na przykład jak będą sezony wyglądały w Last Epoch. Jest to dosyć istotne pytanie, nie? Bo gra w tym swoim... W takim fundamencie jest bardzo dobra. Natomiast jak to się sprawdzi na dłuższą metę, to jest interesujące pytanie. Jakie mam doświadczenia z Hell Let Loose? Żadnych nie mam. Nie grywam w Hell Let Loose. Słyszałem, że to jest taki shooter, który ma ręce i nogi, ale nie mam doświadczeń. Ja tak mam... Chyba często wybieram takie gry, które starczają na bardzo dużo godzin. W rezultacie moja opinia na temat dużej ilości gier jest mizerna. Coś nie coś mogę powiedzieć o Enshrouded, coś nie coś mogę powiedzieć o Palworld, o tym... O New World, ale to są wszystko gry, które tam wymagają 200 godzin, żeby je dobrze poznać, nie? W New Worldzie, czy jest, ja myślę, że jest grubo więcej w New Worldzie kontentu niż na 200 godzin. Tylko, że mnie moje zapotrzebowania ograniczają, bo ja uwielbiam zbieractwo, uwielbiam chodzić do podziemi, ale sam. No i tam już nie ma takiej opcji, niestety. Nawet jak jesteś, przelewelujesz kontent w New Worldzie, to nie możesz wejść do podziemi sam, bo tam są jakieś takie... Musisz mieć towarzystwo. To jest ekspedycja i tyle, więc... Ja lubię, jestem jednak fanem gier single player, nawet jeżeli one się odbywają w światach MMO. Dlatego action RPG z reguły jest dla mnie dużo bardziej interesujące, bo no tu jest potencjał na takie... Jest potencjał na takie długie, długie granie samotnie. Ja bardzo lubię towarzystwo innych ludzi, gdzie mnie otaczają, czasami z kimś sobie pogadam, ale nie lubię tego... wymuszonego współdziałania. Lubię, kiedy współdziałanie w grze jest kwestią wyboru i pewnej radości, przyjemności jakiejś dodatkowej, która z tego płynie, a nie lubię niestety takich rozwiązań, gdzie towarzystwo jest koniecznością, by posunąć historię dalej, by pograć w grę więcej. No ale to ja myślę, że ta moja postawa to raczej wynika z wieku. I o ile kiedyś ona się nie spotykała z ciepłym przyjęciem, to o tyle teraz wydaje mi się, że trochę jest więcej starszych graczy, którzy trochę inaczej patrzą na swój czas i oni odrobinę lepiej patrzą na tą opcję. Jest więcej takich jak ja teraz niż na przykład 5 lat temu. Moje pokolenie trochę jest inne, jeżeli chodzi o granie. To w zasadzie trzeba by patrzeć na Amerykę, jak tam wyglądają gracze tacy już starsi. I oni z reguły mają gdzieś w okolicy 30 paru lat, to pokolenie. I oni już raczej odczuwają, że ten czas jest cenny i czekanie na drużynę jest
upierdliwy, więc uważam, że to jest charakterystyczne dla starszych graczy, że nie chcą marnować czasu i czekać na drużynę. Plus tam jest jeszcze inny taki aspekt tego wszystkiego, że czasami się zdarzy, że drużyna się rozpadnie w połowie przygody z jakiegoś powodu i no i nagle jesteś, musisz znowu szukać, nie? A tutaj, kurde, praca cię goni, rodzina cię goni. Myślę, że taki kierunek gry MMO obierają powolutku, że wszystko, co możesz osiągnąć, jest do zrobienia solo, natomiast dużo masz więcej przyjemności z grania w towarzystwie. Może być łatwiej, może szybciej to osiągniesz. Nie? To jest interesujący kierunek. To w action RPGach tak jest, że wszystko możesz zrobić sam, ale w towarzystwie innych ludzi jest po prostu sympatycznie. I jeżeli lubisz to, to sobie znajdziesz towarzyszy wtedy, kiedy ci są potrzebni. Albo z kumplami sobie pogracie o takie rzeczy. Nie? Taki więcej swobody w wyborze tego. Jak działa na Twitchu? Na Twitchu podpisujesz umowę z Twitchem. Jako, że to jest zagraniczny twór, to oni płacą VAT u siebie i wysyłają ci tylko netto i od tego netto dostajesz fakturę normalnie. Znaczy ty im wystawiasz fakturę. Teoretycznie to jest tak coś takiego, to jest taka forma rozliczenia, że nie wysyłasz im faktury co miesiąc. Nie? Ty po prostu dostajesz rozliczenie i na podstawie umowy to rozliczenie przedstawiasz księgowości i oni tam już robią swoje rzeczy z tym. Ale tak, no to musisz księgowości, no bo to albo samemu robisz rozliczenia, ale ja musiałem umowę podesłać do księgowości. Oni musieli to przeanalizować, na jakiej zasadzie to działa, jak wygląda płacenie tego podatku za granicą. I raporty wysyłam księgowości, oni to wysyłają do Urzędu Skarbowego. Odpowiednio przygotowane, żeby to zgodne było z polskimi przepisami. Więc rezultat jest ostatecznie taki, że ja dostaję co miesiąc jakąś kwotę na konto z Twitcha i tą kwotę przedstawiam księgowości. Czyli wystawiam taką fakturę, której nie wysyłam Twitchowi, ale pokazuję ją w Urzędzie Skarbowym. I faktura jest od razu jako opłacona, bo się ją wystawia w momencie, w którym się dostaje pieniądze. A jeszcze jako że to jest w dolarach, to trzeba to przeliczyć na złotówki. I na szczęście mam taki program do fakturowania, który pobiera dane z Banku Polskiego na dzień wystawienia faktury. Czyli na przykład jak wystawiam fakturę, marzec się zbliża, nie? Wystawiam fakturę 25 marca, ale faktura została zapłacona 15 marca albo 13 marca, to program do fakturowania sprawdza, ile dolar kosztował tamtego 15 marca i kwotę z tego przelicza i przelicza na podstawie tego do Urzędu Skarbowego. Czyli na dzień otrzymania pieniędzy się przelicza te dolary. No bo to jest zawsze, nie? Z dnia na dzień się zmienia wartość, nie? Więc trzeba być dokładnym w tej kwestii. Czyli lepiej wystawiać dnia, kiedy kurs jest korzystny. No to takie cwaniaczkowanie polskie. Już ci mówię, dlaczego się nie da tego zrobić. Po pierwsze, to nie ty wystawiasz fakturę, tylko Twitch ci wysyła pieniądze określonego dnia. Więc ta data już jest ustalona. Ona jest niezależnie od ciebie. Poza tym nigdy nie wiesz, nawet gdybyś mógł wystawić, kiedy kurs jest korzystny, to nie wiesz, w którą stronę to pójdzie. No musiałbyś się znać na walutach i na tym, no musiałbyś śledzić bardzo dużo rzeczy, a jak już byś się tak fachowo zajmował kursami dolarów, to lepiej się zajmować skupowaniem walut, a nie pracowaniem na Twitchu, nie? Więc to nie jesteś w stanie określić dokładnie. Czy uważasz, że zaczynanie bazy w jakiejś postaci bez większego kanału YouTube'a, TikToka ma sens? Zależy, co potrafisz. Wiesz, to jest... Nie ma jakiejś takiej stuprocentowo pewnej analityki tego, jak należy postępować, żeby w social mediach zadziałać. Widzisz, jakby to, w jaki sposób zadajesz pytanie, już mi sugeruje, że masz niewłaściwe podejście do tego. Bo dla ciebie liczy się jakiś cel, chcesz osiągnąć jakiś cel. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że streamowanie powinno ci dostarczać tyle przyjemności, że w ogóle się nie zastanawiasz nad tym, czy powinieneś mieć YouTube'a, czy powinieneś mieć TikToka. To jest po prostu coś, co robisz, bo czujesz, że musisz to robić, że chcesz to robić. I jak zaczynasz wejście w ten świat od analizy, to znaczy, że masz już cel i ten cel ci trochę rozumiesz. Jak masz potrzebę streamować, to streamuj. A potem ewentualnie sobie social media rozbudujesz i tyle. Jak masz potrzebę być TikTokerem, to bądź TikTokerem. Nie zastanawiaj się, czy potrzebujesz bazy w postaci YouTube'a. Nie myśl o tym, gdzie to będziesz spieniężał, gdzie znajdziesz widzów. Jak jesteś indywidualną jednostką, bo można być jakąś nieindywidualną, jak nie jesteś jakąś strukturą w stylu korporacji, przyjmujemy takie założenie, że spełniasz swoje pasje. Jak spełniasz swoje pasje i
i robisz to dobrze, to pieniądze się pojawią jako naturalne dopełnienie twojej działalności. Czy streamowanie bez interakcji z czatem by ci sprawiało przyjemność? Wydaje mi się, że streamowanie bez interakcji z czatem to trochę nie streamowanie tak do końca. Ale może. Czy by mi sprawiało przyjemność? Może. Ja wiem, to ciekawe pytanie jest, bo to... No to siedzisz i grasz? W sensie nie gadasz w ogóle? Jak to miałoby wyglądać? Ja lubię grać w gry. No, mógłbym równie dobrze grać w gry i odpalać sobie streamowanie i nic nie robić, ale to w takiej sytuacji... No to co masz do zaoferowania? No musiałbyś grać wyjątkowo dobrze, tak naprawdę ultra dobrze, że wszyscy by patrzyli na to z opadem szczęki, nie? Że tam ten content byłby wyjątkowy, wynikający z gry, w którą grasz. To wtedy, nie? Ale jak jesteś takim zwyczajnym graczem jak ja, no to nikt nie będzie miał specjalnego powodu, żeby cię oglądać, no bo co? No chyba, że jesteś piękny i na przykład masz 3/4 ekranu kamerkę i tam 1/4, 1/4 grę. No to ludzie cię podziwiają, bo masz dużo urody na przykład, nie? I się śmiesznie gibasz podczas grania, no. Bardzo trudno mi powiedzieć, czy zaczynając na Twitchu od zera, nie masz żadnych szans na to, żeby znaleźć widzów. W sensie nie wiem, czy tak jest. Może tak jest. Może się nie da. Może zaczynasz, masz zero widzów i nikt do ciebie nie przychodzi. Ale wiesz co, powiem ci tak, że może być różnie. No ja z innego świata pochodzę i w innym świecie budowałem swoją tam markę, powiedzmy. Wydaje mi się, że to wygląda tak, że jeżeli streamujesz i masz coś ciekawego do powiedzenia, do przekazania, coś fajnego robisz, coś robisz wyjątkowego, nie? To zaczynasz od zera, ale zawsze się zdarzy jakaś tak, to jest mnóstwo jest widzów i ktoś może wpaść do ciebie na streama, żeby zobaczyć, co to za ziomek zero widzów ma. Jeżeli robisz coś fajnego, to jest szansa, że ten jeden na chwilę zostanie. Może się pojawi jakiś drugi, który też uzna, że w sumie posiedzę tutaj, całkiem przyjemnie się siedzi i słucha. No i tak się, i od tego się zaczyna, no i tam może ci dwaj powiedzą komuś, że jest fajny stream. No nie jest tak, że nie ma takiej możliwości, żeby ludzie nie przyszli. Chociaż no, każdy wierzy w swoją wersję rzeczywistości, nie? Jeżeli streamujesz i nikt do ciebie nie przychodzi, to wolisz wierzyć, że to jest wina Twitcha i systemu i nie możesz się przebić przez system, niż to jest wina tego, że twoja oferta jest słaba. No. Ja nie wiem, ciężko mi ocenić, bo znalazłem się na Twitchu w innym momencie, miałem już swojego YouTube'a, ludzie mnie znali, więc było mi o niebo łatwiej. Ja jestem tego świadom. Ale wydaje mi się, że to działa w każdej rzeczywistości dokładnie tak samo. Że jeżeli masz coś do zaoferowania, to się znajdzie ktoś, kto będzie chciał to zobaczyć. Wiecie, to jest tak jak rozmowa na ten temat, że za dużo jest osób już, które streamują i ciężko się w tym odnaleźć. Tak samo jest z muzyką, że ktoś może powiedzieć, że już jest za dużo tej muzyki na rynku i już nie będzie miejsca dla kolejnego artysty, ale wszyscy wiemy, że jakoś tam utalentowani ludzie jakoś się odnajdują. Chociaż może to nie to samo. W kwestii muzyki jest trochę różnych programów takich, które promują tam jakieś reality show czy coś. Może to ułatwia. Naprawdę bardzo, bardzo trudno jest mi jakąś taką wartościową mieć opinię w tej sprawie. Opinia na temat Last Epoca to chyba zawsze jest taka, że będziesz się dobrze bawił przez 100 godzin, a po 100 godzinach trudno powiedzieć, bo jeszcze trzeba by pograć 100 godzin. Nie? Pierwsze 100 godzin to jest praktycznie gwarancja przy tej grze dobrej zabawy. Tylko, że już parę razy żeśmy o tym rozmawiali, że w kwestii gier tego typu to ludzie podchodzą do nich jak do inwestycji. Że 100 godzin to nie jest żadne uzasadnienie. Dla ludzi uzasadnieniem jest, jeżeli 100 godzin pierwsze jest dobre i potem będzie mi się chciało grać w tę grę przez 300, 500, 1000 godzin. Bardzo perspektywicznie ludzie patrzą na te gry. 100 godzin to nawet nie chodzi o to, że muszę koniecznie grać przez 100 godzin, ale muszę mieć poczucie, że te 100 godzin nie będzie zmarnowane, ponieważ jak będę miał ochotę wrócić do tej gry, to będzie do czego wracać. To jest tego typu rzecz. Konopski się szybko starzeje po jednym dniu? Może. To zależy. Zależy, czy oglądasz Konopskiego, bo chcesz clickbaita zrobić, czy po prostu chcesz sobie pogadać o jakichś sprawach związanych z naszą internetową rzeczywistością. U mnie to jest raczej ta druga opcja. Mi się nie spieszy z oglądaniem tych rzeczy tak szybko, bo ja nie chcę, wsiąść na grzbiet Konopskiego i jechać na jego wyświetleniach. Ja chcę sobie od czasu do czasu obejrzeć to, co on tam opowiada, albo to, co opowiada Gimper i trochę się pośmiać z tych ludzi, albo może wyciągnąć jakieś sensowniejsze wnioski, jaką mam potrzebę. Ja nie muszę jakoś super na bieżąco rzeczywistości komentować, bo nie moja działka. Zresztą też to rodzi takie
Jakbym się tym zajmował, to bym miał pewnie takie poczucie uczestnictwa w jakimś wyścigu. Że Konopski coś dodał, to muszę szybko odpalić live'a, żeby tylko to skomentować, żeby jeszcze na tym popularnym temacie w danym momencie zdobyć kliki. No to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby miło z Państwem spędzić czas i sobie pogadać o rzeczach. I tak to się zawsze jakoś tam wyświetli. Wyświetli się to na tyle dobrze, że nie mam potrzeby jakoś tam świrować z tym strasznie. Jak czy Jojo oglądam, no teraz mniej, bo mój syn ma szkołę, a na weekend był u dziadków, my na weekend oglądamy, bo ja z synem to oglądam, bo to śmiesznie jest przy okazji. A mój syn ma 16 lat, lubi mnie tak wkręcać, że on to oglądał już dawno temu, on ma po prostu frajdę, że ja to oglądam z nim i tam udaje, że nie wie, co się stanie i tak jak się wydarzy jakaś sytuacja taka, na przykład Jojo zostanie dotkliwie pokonany, to mój syn mówi, o nie, załatwił go, no nie, i co teraz będzie? No, pewnie zaraz wstanie i poszuka w sobie wewnętrznej siły. No i się okazuje, że bardzo często Jojo odnajduje w sobie wewnętrzną siłę. Więc tak, ale to mam z tym, z tego ubaw mam. A z moją córką oglądam Lilo i Stitch. W ogóle świetna bajka. To, co kiedyś u Disneya się pojawiało w porównaniu do tego, co pojawia się teraz. Boże, Lilo i Stitch to jest tak sympatyczna baja, że szok. Pamiętacie tę historię? To jest o małej dziewczynce, która wychowuje się z siostrą, bo chyba straciła rodziców. Już nie pamiętam tego dokładnie. I spotyka potwora kosmicznego i ten potwór kosmiczny przestaje być potworem pod wpływem tej miłości, którą zaczyna odczuwać do tej dziewczynki. I to było super. I to było takie proste, no. Było takie proste i takie sympatyczne. A teraz co? Jakieś dziwne pomysły. Kompletnie nikomu do szczęścia niepotrzebne. Gdzie to się pogubiło? Gdzie są ci ludzie, którzy... W ogóle Lilo i Stitch to jest bajka z 2000 roku? 2000 chyba pierwszego. 2001. Albo coś w tych okolicach. I tak świetna, animacja jest tak świetna, te postacie tak dobrze wyglądają. To jest coś takiego, że rzeczy rysowane ręcznie jednak się nie starzeją zupełnie. A powiedziałbym, że pierwszy Shrek taki już nie wygląda za dobrze. Zestarzał się, a Lilo i Stitch wygląda fenomenalnie. Przykład Heroes 3? Nie, no Heroes 3 też się zestarzało. Nie bądźmy, kontentowo to się może nie zestarzało, ale graficznie? No, rzeczy rysowane ręcznie są totalnie ponadczasowe. Dlatego, że trochę nasz umysł, a nie wiem, czy to umysł, tak, że uproszczenia, ja chyba wiem, dlaczego tak jest, nie? Bo jakby Shrek wyglądał tak, jak wygląda i na początku, i teraz. Tylko my mamy taką zdolność, że jeżeli coś nie do końca pasuje do siebie albo nie wygląda jakoś wybitnie dobrze, to nasz mózg uzupełnia braki. Ale moment, w którym technologia się rozwija i w niektórych dziełach nie trzeba uzupełniać braków, powoduje, że no te rzeczy, które już są starsze, są wyraźnie te braki widać. Więc na początku w Shreku nie było widać, że tam to jest grafika komputerowa, wyglądało fajnie. Ale dzisiaj już wygląda tak se. Chociaż może ja wiem, może nadal wygląda dobrze. Może to tylko takie moje dziwne wrażenie. Jaka jest różnica między mózgiem a umysłem? Jest dosyć duża. Bo mózg to narząd, a umysł to coś więcej. Tak mi się wydaje. Ja powiedziałbym, że jest różnica między jednym i drugim. No to jak rozmawiasz o mózgu z medycznego punktu widzenia, to możesz się posługiwać tym pojęciem. Lekarz ci nie powie, że coś jest nie tak z pańskim umysłem, nie? Bo lekarz dobrze rozumie, że pod pojęciem umysłu kryje się znacznie więcej niż tylko bajek mięsa. O czym to żeśmy rozmawiali? Rozmawialiśmy o Lilo i Stitch i o Jojo. I mimo tego, że dobrze mi się ogląda tego Jojo, to jednak muszę powiedzieć, że zdecydowanie twórcy tych japońskich animacji nadużywają stopklatek. Że tam jest tak potwornie dużo takich statycznych obrazów, gdzie narrator opowiada jakąś historię, że totalnie jest nic się nie dzieje. Jest jakbyś oglądał slideshow. Bardzo, bardzo często. Borys mówił, że w tych filmach studia Ghibli takie rzeczy się nie zdarzają. Ale no może umiejętne operowanie statycznym obrazem to jest część tej kultury i tego dobra artystycznego? To jest kwestia budżetu, no dzięki temu mogą dużo odcinków robić pewnie. No pewnie tak. Jest to dosyć specyficzne. Nie chodzi o kulturę, ale oszczędność kasy? No, widzisz, może masz rację, może nie, bo tak to jest, że w każdej kulturze kasa się oszczędza w inny sposób. Filmy studia Ghibli w przeciwieństwie do filmów Disneya są po prostu zazwyczaj bardzo dojrzałe. Do dzisiejszego Disneya czy zawsze Disneya? Bo jak sobie patrzę na Lilo i Stitch, to uważam, że to jest bardzo dojrzały film, ale przeznaczony dla młodych odbiorców. Jest dużo takich pouczających rzeczy, sympatycznych, pouczających i ciepłych.
Ostatnio jakiś psychiatra na kanale Zero mówił, że przed wizytą u niego musisz sobie zrobić badania za 700 zł najpierw. Wow, nieźle. Niektóre choroby są bardzo kosztowne. No widzę, że są różne głosy w kwestii tych stop klatek, że to może być nawiązanie do mangi? Może? Może jest tak, jak mówisz. Czyli obraz statyczny ma przypominać o komiksie, tak? Przy czym ja nie wiem, czy używanie zwrotu komiks jest zasadne. Oglądałem i oglądam sporo anime i nie mogę sobie przypomnieć tych stop klatek. No myślę, że nie, to jest... Przyzwyczajasz się do tego i traktujesz to jako naturalna forma pokazywania treści. No, nie do końca są stop klatki, bo bardzo często to są obrazy, które są statyczne, ale tam jest na przykład, wykonuje się jakieś zbliżenie albo się przesuwa obraz, kamera się przesuwa po statycznym obrazie. I to poczucie ruchu pozostaje, ale jest to obraz nieanimowany, powiedziałbym. W tych starych animacjach Disneya zawsze rozbrajało mnie to, że jeżeli obiekt jest animowany na statycznym tle, to ten obiekt ma trochę inny kolor. Jak na przykład masz animację i to pewnie też żeście zwrócili na to uwagę. Jest kuchnia namalowana i jedna pokrywka od garnka różni się kolorystycznie od pozostałych. I wiesz, że ona się za chwilę ruszy, że to jest element tej animacji tutaj. Jakby jakość tej pokrywki jest inna niż jakość reszty kuchennych przyrządów. Zwróciliście na to uwagę? Albo na przykład stoją kamienie i jeden kamień za chwilę się przewróci, to on ma inny kolor. Ta tekstura tego kamienia jest inna, jest taki. W grach też jest tak? Ale w grach to jest chyba raczej zabieg taki, żeby ułatwić ci znalezienie jakiejś skrytki czy czegoś konkretnego. To jest taki zabieg, który ma swój sens. W animacji to podejrzewam, że to jest kwestia właśnie kosztów, że łatwiej jest animować obiekt, który ma uproszczony wygląd. Bo musisz narysować ten obiekt kilka razy w różnych... Za dzieciaka nie robiło... Nigdy to nie robiło różnicy, nadal to nie robi różnicy. Myślę, że to jest ten sposób oszczędzania, że zrobienie animacji z obiektem, który jest tak w pełni oteksturowany ręcznie, byłoby dużo bardziej złożone niż na przykład zrobienie... takiego uproszczonego obiektu akurat. No tak jak w anime jest stop klatka, jest dużo statycznych obrazów, tak tutaj są właśnie obiekty, które są niedomalowane. Więc to się często zdarza. Jak w starym Scooby-Doo. Ja nie lubiłem nigdy Scooby-Doo. Zawsze mnie denerwowało, jak oni biegali przez te korytarze i każdy z innych drzwi wyskakiwał. No parę rzeczy mnie tam nużyło. No. Ale teraz ta Velma, to jest jakiś straszny szok jest kulturowy. W sensie to, co zrobili z tą Velmą, ja nie oglądałem tego, ale... Od czasu do czasu trafiam na jakieś tam listy. Największe porażki woke w 2023 czy coś. I tam Velma jest zawsze na topie, że to jest jakaś katastrofa podobno. Oglądaliście to? To na Warner Bros. Ja nie wiem, czy ja chcę to oglądać. Ta stopklatka to chyba tylko w JoJo? Nie, nieprawda. Nie widzicie tego, ale to dobrze, że nie widzicie. W Cyberpunku, w Edgerunners było mnóstwo takich stopklatek. Ja jestem absolutnie przekonany, że w każdym anime jest tymi stopklatkami bardzo często się operuje. Jedynie nie wiem, jak wyglądają te filmy z Ghibli Studios, bo tego nie oglądałem. Ale to nie jest zarzut jakiś, nie? To jest forma jakaś artystyczna przy okazji. I ona się przyjęła bardzo dobrze i ludzie to lubią. To jest tylko takie spostrzeżenie luźne. No, to jest po prostu jedna z form opowiadania historii w anime. W anime też jest bardzo ważna narracja, chyba. Ostatnio, jakiś czas temu oglądałem świetną... Ja oglądam trochę więcej anime niż się przyznaję, albo po prostu zapominam. Już nawet nie pamiętam tytułu. To była taka Baki chyba? O ziomku, który w walkach tam uczestniczył różnych. I w każdym odcinku była jakaś bijatyka, nie? Bardzo często się zdarzają takie opowieści, że nagle walka się zatrzymuje, kamera się spokojnie przesuwa po zawodnikach i jest opowiadana historia ciosu, który za chwilę zostanie zadany. I w jaki sposób ten zawodnik ten cios opanował. I że do tej pory przegrywał, ale teraz przypomniał sobie, że pucował ryby przez ostatnie 3 lata i ten ruch, którym pucował te ryby, wykształciły jego mięśnie do tego stopnia, że on teraz zada cios. I ten cios na pewno powali tego przeciwnika i powala go. Więc to się zdarza tam i jest to jakaś forma, nie? Opowiadania historii. Ja myślę, że wręcz czasami jest to z premedytacją nadużywane. Czyli ten narrator zaczyna opowiadać historię, którą opowiada bardzo długo, ona już nie jest potrzebna, ale opowiada ją jeszcze i jeszcze i jeszcze.
po to, żeby wywołać jakiś efekt. Że się przegina z premedytacją. No może po to, żeby wywołać u ludziach to takie oczekiwanie na to nadejście tego ciosu? To przez ostatnie 3 lata ryby nie pucował? Nie wiem, co masz na myśli.